żebyście utrzymywali ludzi przy życiu. Chcę, żebyście dali im umrzeć, a potem żebyście ich wskrzeszali. Amen. Tego chcę! To jest moc królestwa! To jest moc królestwa! Amen. Nie respiratory! Ja przeklinam demoniczne siły utrzymywania przy życiu. Ja mówię o wskrzeszaniu. Ja mówię o głoszeniu Ewangelii w mocy. Ja mówię o tym, że jesteś chodzącą maszyną Boga. Że możesz wejść na Twoje miasto, iść do ludzi i mówić do tych ludzi o Chrystusie. Możesz im patrzeć prosto w oczy i pytać tych ludzi, czy znasz Jezusa? Jak nie, to jesteś w tarapatach. Ja chcę, żebyście chodzili jak królowie i królowie z wysoko podniesioną głową, będąc gotowymi myć ludziom nogi. Rozumiesz? Chcę, żebyście zarabiali kupę kasy i żebyście w ogóle do tej kasy nie byli przywiązani. Chcę, żebyście nie przynosili dziesięcin do waszych kościołów. Rozumiesz? Chcę, żebyście przynosili do waszych kościołów wszystko i pytali Boga, ile macie zachować dla siebie. Rozumiesz? Chcę, żebyście mieli tą sferę wolności, tą sferę zaopatrzenia, tą sferę siły, bo takie jest królestwo. Oto królestwo. I coś wam powiem. Ja podjąłem w swoim życiu decyzję, że tak chcę żyć. Ja tak zrobiłem. Zrobiła tak moja żona. Nasze dzieci to nie miały wyjścia. A ludzie, których pasterzujemy, w ten sposób są przez nas prowadzeni. Rozumiecie? W ten sposób. Właśnie w ten sposób. My w ten sposób do ludzi mówimy, w ten sposób ludzi uczymy. Chcę, żebyście zrozumieli, przyjaciele, że Bóg kładzie przed nami życie i śmierć ustawicznie. Że On do nas mówi, nie bądźcie obojętni. On do nas mówi, zaangażujcie się we własne szczęście. W to, żebyście byli kanałami przepływu mojej mocy. Ona przechodząc przez was zostawi u was raj i popłynie dalej. Ona się rozmnaża. Ta moc jest mocą rozmnażającą. To nie jest coś takiego, że wpłynie w ciebie i tylko dla ciebie i nic więcej nie można. To płynie chlup, bo się wywala na ludzi. Teraz moja żona ewangelizuje bandytę i jego żonę. Wiesz, właśnie w tej chwili siedzi i głosi Chrystusa. On ma takie łapy, jest taki wielki, ma 18 lat więzienia za sobą. Właśnie teraz mu głosi. Wiecie, modlimy się o media. Wczoraj i przedwczoraj moja żona nakręciła dwa programy, które będą oglądane przez setki tysięcy ludzi. Głosiła tam żywą Ewangelię. Jeszcze wczoraj spotkałem się z kobietą, która będzie nakręcała program o uwalnianiu od demonów w telewizji publicznej. I 2 godziny siedziałem z nią w łazienkach i mówiłem jej, jaka jest różnica między prawdą a fałszem. I oni zrobią program o wypędzaniu demonów na podstawie filmów, które im dajemy. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo my weszliśmy w atmosferę Królestwa. My powiedzieliśmy, my chcemy, żeby ona nas przeniknęła. My tam nic nie wnieśliśmy, bo my tam nic nie możemy wnieść. Ty tam nie musisz wnosić swoich naturalnych możliwości, a one twoje możliwości. One są fajne, one ci nie uciekną. To jest w ogóle normalna sprawa, że się ma możliwości. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle możemy ze szkoły skończyć. Możemy nauczyć się mówić poszedłem, a nie poszłem. Możemy w ogóle różne fajne rzeczy zrobić. Możemy w ogóle, rozumiesz, być coraz lepsi. W ogóle mamy dużo możliwości. A olej to, bo to samo będzie płynąć. To samo będzie płynąć. Jak ty się rozpędzisz w niemożliwym, to możliwe będzie samo szło. Ty się nie musisz rozpędzać w możliwym. Dlaczego? Bo napisane jest łaską. Jesteście zbawieni. Amen. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. List do Efezjan. To nie ja pisałem, to święty Paweł. Stary recydywista. Rozumiecie? Zdychę grzał w więzieniach żydowskich i rzymskich. Większość Nowego Testamentu są grypsy pisane z więzień. Gryps świętego Pawła do Efezjan. Przemycony przez Tymoteusza, biskupa Efezu. 2 lata w wierze. 2
lata w wierze, biskup. Rozumiesz, co było z Pawłem? On był dopiero wyczesany. Czujesz, co on wyrabiał, ten Paweł? Dlaczego? On wyczuł atmosferę królestwa. On zrozumiał, że ono jest gruntem. On nie był obojętny. On wierzył w niemożliwe. Halleluja. To był wariat. On wierzył, że bez internetu jest w stanie Europę zewangelizować. Konia nie miał nawet. Postanowił zatem zewangelizować Azję. Halleluja! Nie miał konia! Mówi więc idę do Azji! Halleluja! Nie mam internetu! Lecę do Hiszpanii! Ha, 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 ha! Święty Paweł wierzył w niemożliwe! Zaangażował się w niemożliwe! I mówi tak w Koryncie, potężnej agencji towarzyskiej, gdzie założył ogromny zbór. Mówi tak, nie przyszedłem tutaj do was, opierając się na mojej własnej mądrości, ale na mocy. Na mocy. Moc jest poza twoją mądrością. Moc jest poza twoimi umiejętnościami. Rozumiesz? Moc jest poza. Moc jest poza. Ona jest poza. Podłącz się pod to. Przez wiarę. Powiedz do Boga, ja pragnę tych rzeczy niemożliwych. Ja będę za nimi szedł. Ja będę na wyrost nazywał się. Rozumiesz? Na wyrost się nazywał. Na wyrost się będę nazywał. Będę się nazywał według wiary. Religia będzie do ciebie mówiła, bądź taki skromny. Bądź taki uniżony. Skromny? Uniżony. Co to znaczy? Jak mogę się bardziej uniżyć? Umarłem w 2001 roku na kolanach w sztumskiej celi. W więzieniu w Sztumie. Umarłem tam na kolanach. Oddałem życie Jezusowi. Tam umarł Artur Ceroński. A narodził się Artur, Syn Boga Żywego. Jak się mam uniżyć jeszcze? Co mam zrobić? Jak się mam uniżyć? Skoro żyję już nie ja, ale żyje w mnie Chrystus. Grecy do Galacjan. 2:19-20. Jak się mam uniżyć? Paweł mówi, muszę się chlubić. Choćbym nie chciał. Muszę. Co mam zrobić, że jest we mnie Bóg? Co mam zrobić, że uwierzyłem w niemożliwe i płynę w tym? Co mam w tym zrobić? Jedna z naszych stawienniczek wczoraj przysłała mi informację. Taka ciekawa osoba. Miesiąc temu przysłała mi informację, że jedna siostra od nich z kościoła właśnie wskrzesiła zmartwych człowieka na ulicy, jak szła z dzieckiem na spacer. Wczoraj mi napisała, mówi, kolejny człowiek wstał z wózka znowu na naszych ewangelizacjach. Zwykła pracownica Biedronki. Chodzi i podnosi z wózków ludzi. Alleluja! Naturalnie potrafi obsługiwać kasę w Biedronce. To potrzeba do tego dużo, dużo samozaparcia, cierpliwości, łagodności, dobroci. Owoc Ducha Świętego jest w Biedronce potrzebny. O, bardzo. Rozumiesz? Bardzo musi kochać tych ludzi. Rozumiesz? Ale ona potem zrzuca swoją naturalność. Przywdziewa się w nienaturalność i idzie podnosić ludzi z wózków na ulicy. Nie siedzi w domu, nie ogląda mody na sukces, M jak miłość i innych pierdół, nie słucha disco polo. Ty rozumiesz, o czym ja mówię? Posłuchaj, sięgnij w to, sięgnij teraz, sięgnij. Sięgnij, tylko ona.